Hej, siemaneczko, witam was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku z gry Dying Light 2 na moim kanale i będzie to odcinek nietypowy, ponieważ nie będzie to zwykły gameplay, moi drodzy, a podczas jednej z moich eksploracji napotkałem coś bardzo interesującego. Nieopodal siedziby rzeźnika napotkałem na podwodne miasto. Miasto pełne skarbów, niczym Atlantyda, moi drodzy, słuchajcie. I eksplorując sobie to miasto, możecie znaleźć bardzo ciekawe rzeczy. Mianowicie mogą to być inhibitory, może to być ekwipunek na 8-9 poziom, również może to być epicki ekwipunek, no i różnego rodzaju drogocenne przedmioty, takie jak insulina na przykład. Przede wszystkim musicie pamiętać o tym, że tam, gdzie wam się pojawią znaki zapytania z balonami, to tam będziecie mieli najprawdopodobniej ekwipunek, ubranie czy też bronię, bądź też właśnie takie drogocenne przedmioty, jak na przykład właśnie ta wcześniej wspomniana insulina. W miejscach, w tych terenach, takich budynkach, gdzie nie macie tych właśnie spadochronów, tam na 99% będziecie mieli inhibitory. Także myślę, że warto jest przeszukiwać to miasto. Pytanie jest tylko, czy twórcy zapomnieli o tym mieście, czy też w jednym z kolejnych DLC na przykład będzie coś takiego, że no, rzeźnik spuści wodę z tego miasta i miasto już nie będzie wtedy pod wodą. To pytanie, najprawdopodobniej dostaniemy na nie odpowiedź w przyszłości. Czy będzie ono dalej pod wodą, czy też nie będzie. Życzę wam miłego oglądania, dalej sobie zobaczycie, co ja znalazłem. Pamiętajcie też, że te skrzynie, one się będą odnawiały co jakiś czas w grze. Mniej więcej będzie to jakąś tam godzinkę nawet grania, ewentualnie co jakieś tam 2-3 dni w grze. Jak sobie tam skoczycie, to wszystkie skrzynie powinny być już tak na dobrą sprawę otwarte, ale ekwipunek w nich będzie znowu zrespiony. Jeżeli wam pomogłem, to zostawcie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie kanał, napiszcie ciekawy komentarz, trzymajcie się, do następnego, pozdrawiam. Hej, hej!
possible. Go!